Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. O Chryste, światło aniołów i ludzi wieczna nadziejo, przychodząc do nas zechciałeś rodzinnej zaznać miłości. Maryjo, łaski skarbnico, jedynie Ty zasłużyłaś, by tulić Pana w ramionach i karmić piersią matczyną. Józefie, stróżu dziewicy i patriarchu w potomku, wcielony Bóg Cię nazywał zaszczytnym Ojca imieniem. Gałązki szczepu Jessego, chroniące dzieło zbawienia, usłyszcie naszą modlitwę, co z serc pokornych się wznosi. Niech cnota, która rozkwita wśród ścian waszego domostwa, uświęci nasze rodziny i obyczaje przeniknie. O Jezu, Boże wcielony, posłuszny swoim rodzicom, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wysławia świat odkupiony. Amen. Po trzech dniach rodzice Jezusa znaleźli Go w świątyni, siedzącego wśród nauczycieli, słuchającego i zadającego im pytania. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Jeruzalem wzniesione jak miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Do niego wstępują pokolenia, pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustanowiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Niech pokój panuje w Twych murach, a pomyślność w Twoich pałacach. Ze względu na moich braci i przyjaciół będę wołał pokój z Tobą. Ze względu na dom Pana Boga naszego modlę się o dobro dla Ciebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Po trzech dniach rodzice Jezusa znaleźli Go w świątyni, siedzącego wśród nauczycieli, słuchającego i zadającego im pytania. Poszedł Jezus z rodzicami swoimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. Jeśli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą. Jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże. Daremne jest wasze wstawanie przed świtem i przesiadywanie do późna w nocy. Chleb spożywacie zapracowany ciężko, a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych. Oto synowie są darem Pańskim, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie zrodzeni w młodości. Szczęśliwy człowiek, który nimi napełnił swój kołczan. Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Poszedł Jezus z rodzicami swoimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. Jezus czynił postępy w mądrości i latach, i w łasce u Boga i ludzi. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli. Ku chwale majestatu swej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął, dla dokonania pełni czasów. Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie, jako głowie, to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezus czynił postępy w mądrości i latach, i w łasce u Boga i ludzi. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, i stał się podobnym do ludzi. Chrystus musiał upodobnić się do braci, by okazać im miłosierdzie. Chrystus musiał upodobnić się do braci, by okazać im miłosierdzie. Ukazał się na ziemi i przebywał wśród ludzi, by okazać im miłosierdzie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chrystus musiał upodobnić się do braci, by okazać im miłosierdzie. Jezus poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezus poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, był dzieckiem w ludzkiej rodzinie. Uwielbiajmy Go i wołajmy: Nasz Zbawicielu i wzorze świętości. Chryste, przez tajemnicę Twego poddania Maryi i Józefowi, naucz wszystkich czci i posłuszeństwa względem przełożonych. Nasz Zbawicielu i wzorze świętości. Ty kochałeś swych rodziców i byłeś przez nich kochany. Utwierdź wszystkie rodziny w pokoju i wzajemnej miłości. Nasz Zbawicielu i wzorze świętości. Ty zawsze troskliwie pełniłeś wolę swego Ojca. Spraw, aby w każdym domu Bóg był uwielbiony. Nasz Zbawicielu i wzorze świętości. Chryste, Ciebie stroskani rodzice znaleźli po 3 dniach w domu Ojca. Naucz nas szukać najpierw Królestwa Bożego.
nasz Zbawicielu i wzorze świętości. Chryste, Ty połączyłeś z Tobą Maryję i Józefa w niebieskiej chwale. Dopuść zmarłych do rodziny świętych, nasz Zbawicielu i wzorze świętości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty w świętej rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowanej w naszych rodzinach jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.